uff, jak gorąco, przynajmniej w Warszawie upał się leje z nieba, ale jesteśmy mimo wakacji. Republika Młodych, Łukaszenkowski, witam Państwa bardzo serdecznie. Przedstawiciele czterech młodzieżówek, chociaż w tym dzisiaj w nieco poszerzonym gronie będziemy dyskutować trochę o historii, trochę o współczesności. Tradycyjnie cztery osoby, na początek Helena Nitkiewicz, Młodzi Razem. Dobry wieczór. Tuż obok Tomasz Bańburski, Forum Młodych, Prawo i Sprawiedliwość. Dobry wieczór. Po mojej prawej stronie, tak się złożyło, Jakub Żabiński, PPS. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Chyba po raz drugi mamy przyjemność rozmawiać. I po raz pierwszy Michał Obłuski, Klub Młody Gazety Polskiej. Dobry wieczór, dzień dobry. Dobry. 5 sierpnia, czwarty to śmierć Kamila Baczyńskiego na barykadzie warszawskiej. W ten tydzień to także obchody oczywiście 1 sierpnia, czyli 78. rocznica Powstania Warszawskiego. I no i tak się składa, że przy okazji początku sierpnia porozmawiamy o historii. To historii, która chyba łączy, bo jak patrzyłem na te obchody, to nie było wielu głosów, które by jakoś podkreślały, że nie ma związku ich formacja, albo osobiście nie czują związku z Powstaniem Warszawskim. Czy to jest jeden być może z niewielu wydarzeń w historii, które łączą was wszystkich? Helena, od ciebie zacznijmy jako. Znaczy, no, mnie cieszy, że wszyscy zgodnie oddają cześć powstańcom. Ona im się należy. Musimy pamiętać o wszystkich ofiarach tego powstania. Widzimy prawie wszędzie te symbole Polski walczącej. Tylko mam wrażenie, że nie wszyscy jednak do końca pamiętają, że powstańcy walczyli nie tylko o Polskę niepodległą, ale też Polskę sprawiedliwe społecznie. No to prawda, chociaż trzeba pamiętać, że to były różne nurty. Nie wiem, czy... Polsce walczącej, to warto sięgnąć do jej testamentu. Kiedy my chyba 3 lata temu wrzuciliśmy na fanpage partii postulaty, to zostaliśmy zwyzywani od czci i wiary. A chodziło na przykład o silną pozycję pracowników, o silną pozycję związków zawodowych i to jest właśnie spuścizna, którą my cały czas honorujemy. To my składamy w Sejmie projekty ustaw właśnie broniących związkowców przed niesłusznymi zwolnieniami. No więc jakby miło, że wszyscy pamiętają, ale może warto pamiętać już trochę częściej niż w ten jeden dzień, niż w tą jedną rocznicę, ale zastanowić się też faktycznie nad spuścizną osób, które o nasz kraj walczyły. Okej, to jakby jest ciekawy punkt widzenia, ale z drugiej strony mam tak obawę, czy nie jest zbyt polityczny. Czy nie jest nagle tak, że teraz ty, Helena, siadasz i bierzesz ten testament i go wpisujesz w bieżącą politykę? Czy może nie lepiej w ogóle powstanie wyłączyć z bieżącej polityki? Znaczy, szczerze mówiąc, ja teraz stoję na stanowisku, że ciężko jest cokolwiek wyłączyć z polityki. Że wszystko jest polityczne. No tylko tutaj chodzi, czy mamy na myśli politykę w kontekście budowania państwa, tak? Czyli postulatów politycznych, czy mamy na myśli jakieś politykierstwo, układy. Tak? No to ja zdecydowanie stoję tutaj przy tym pierwszym. Prawo i Sprawiedliwość, Tomek, byłeś na obozie. Helen, nie zapytałem, czy była na obchodach, czy byłaś? Ja wtedy byłam w moim rodzinnym Białymstoku, akurat z rodziną. Tym też. A Białystok stanął o 17, czy nie? Jak to wyglądało? Nie. O dziwo. A mógłby stanąć. Tomek, z tego co pamiętam, warszawiak. Tak. Ja byłem na obchodach oczywiście. Jak zwykle co roku te obchody robią wielkie wrażenie. Wielkie przeżycie to jest. Takie wewnętrzne i zewnętrzne, bo wtedy całe miasto staje na niezapomniany widok co roku. W każdym razie, ale a propos tego tematu, co był na początku, pamiętam, że, nie wiem, cofnijmy się z 15-20 lat temu i jedynymi środowiskami, które mówiły właśnie o patriotycznych takich wartościach, które nie wstydziły się tego, bo też przypomnijmy tą modę, która była, powiedzmy, te 15 lat temu na wstyd z polskich wartości, które no, te liberalne ośrodki władzy wprowadzały. My jako prawicowe środowiska, też my jako partia, ale inne prawicowe środowiska chwaliły się tymi wartościami patriotycznymi i mówiły Polakom, że nie trzeba się tego wstydzić. I ja to uznaję jako wielki sukces prawicowych środowisk, że zdołały przekonać wszystkich Polaków i tych z lewicy i tych z prawicy, że naprawdę nie musimy się wstydzić tego, że jesteśmy Polakami. Także wielki dzień to był. Jak rozumiem, z takim tym, ale wydaje mi się, że teraz jest tak, że nieważne, czy jesteś z lewicy, czy z prawicy, to ten dzień jakoś tam świętujesz. Tak, ale mogę odnośnie jeszcze tutaj Heleny mówiła, że o co powstańcy walczyli. Powstańcy przede wszystkim walczyli o wolność, czyli o to... I godność, mój drogi. Wolność i godność. O to, żeby każdy mógł uważać, co chce, działać, gdzie chce, tak, żeby Helena mogła działać w lewicy, żebym ja mógł działać według swoich przekonań, żeby każdy mógł robić, co chce, godnie i w wolnym kraju. O to walczyli
powstańcy. Ale dokument historyczny też jest. Jakby on też wskazuje, że był ten namysł, że coś trzeba będzie zmienić, tak? Że ta wolna Polska powinna iść w jakimś kierunku. Chociaż z drugiej strony warto pamiętać, że też były bataliony, chociażby Chrobry, to były bataliony narodowe i one trochę inaczej widziały Polskę, że ten ruch był wielonurtowy, jak to zwykle w Polsce bywa. Od tego Baczyńskiego zacząłem, Polska Partia Socjalistyczna Młodzieżówka, Jakub Żabiński. I takie dzisiaj, to twitterowa wymiana, przepraszam, jeszcze dorzucę jedno pytanie, ale jeden z portali dość skrajnych, Media Narodowe, napisał: to byli prawdziwi socjaliści, patriotyści, nie to co teraz, trochę prowokująco. Młodzieżówka Lewicy, ale nie Partia Razem, tylko chyba Lewicy znana jest z Wiosną, bardzo się obruszała, że to nieprawda. Na ile obecna współczesna Lewica wpisuje się w ten nurt starego PPS-u, przedwojennego, z tym symbolem, jakim jest cały czas wybitny poeta Kamil Baczyński. 500 wierszy, elegii, a 24 lata, jak zginął. PPS kontynuuje od 130 lat swoją, powiedzmy, misję historyczną i działamy stale. W Powstaniu Warszawskim brało udział 6 batalionów PPS, więc należy wspomnieć na pewno batalion Dąbrowskiego. 31 sierpnia byłem właśnie złożyć kwiaty na Żoliborzu na upamiętnieniu. Oni rozpoczęli walki dzień wcześniej, nawet dlatego, że była potyczka z niemieckimi wojskami. Co mogę powiedzieć, jeśli chodzi o Baczyńskiego? Baczyński był wielkim człowiekiem, był żołnierzem, był socjalistą. I jeśli chcemy, tak jak mówiliście wcześniej, wyjąć powstanie z jakiegoś rachunku politycznego, to najpierw żeby to musimy... Marzyłabym się tylko, żeby to nie była maczuga, którą się okłada, tak? Żeby to była pewne dziedzictwo, do tego się oczywiście sięga, przytacza się, tak jak Helena zrobiła z dokumentem historycznym, tak jak zrobił chcemy... Tomek, ale żeby nie była taka pałka na kogoś. No, żeby to nie była pałka, to musimy najpierw wyjąć to powstanie z rachunku politycznego, którego wprowadziła prawica jednak, dlatego że działalność tych socjalistycznych batalionów jest znacznie mniej wspominana i znacznie mniej doceniana również przez instytucje państwowe, które mają za zadanie promować polską historię, całą historię, a nie tylko prawicową historię. To jest ciekawy punkt, do jeszcze przyjdziemy. Michał Nobuski, Klub Młody Gesty Polskiej. Dla ciebie powstanie to co i jak byś chciał je obchodzić? Ja sobie pozwolę takim króciuteńkim rezumę. Szanowni koledzy, niestety muszę skrytykować tak samo kolegę z PiSu, jak i kolegę z PPS-u. Koleżankę, nie. Może nie będzie ale koleżanka bardzo ładnie zaczęła, dlatego, bo powstanie przede wszystkim powinno łączyć, a nie dzielić. O co oni się bili? Bili się, tak jak wspominałem, o godność, bili się o w ogóle polskość par excellence. Ale to wcale nie był sukces. Z pełnym szacunkiem to mówię. Ani środowiska PiSu, ani Zjednoczonej Prawicy, ani Porozumienia Centrum ku temu, żeby każde ze środowisk świętowało, czy upamiętniało tą bardzo istotną datę. Myślę, że nie ma potrzeby bon mot za bon motem opowiadać, dlaczego było to tak istotne. A też nie mogę zgodzić się z kolegą z PPS-u, że to środowiska prawicowe spowodowały tą wojenkę polityczną, a spowodowana jest ona po prostu samym faktem tego, że polityka jest polityką, prawda? I Powstanie Warszawskie jest jedną z form narzędzi do tego, żeby zyskać jakąś formę rozgłosu. Dobrze, to ja włączę jeszcze jeden temat, może trochę się pokłócimy o historię. Skoro już jesteśmy, dziękuję. Wcześniej przypadała rocznica śmierci, o ile dobrze pamiętam, Edwarda Gierka, mam nadzieję, że się nie pomyliłem, chyba dzień wcześniej właściwie. Tam się pojawił lider lewicy z kwiatami. Na ile jest wasz stosunek do PRL-u też? I na ile on wygląda? Przepraszam, że takie obcesowe włożenie nowego wątku, ale może to będzie też jakoś nas dzielić, bo znowu jeden z działaczy lewicy napisał: uczcie się historii, bo Edward Gierek był wielkim Polakiem i rozpoczęła się burza historyczna. Pamiętam taki wywiad Sławomira Sierakowskiego, który
mówił do działaczy lewicy, nie musicie bronić PZPR-u. Naprawdę nie róbcie tego, nie brońcie ich, bo to nie jest do końca wasze dziedzictwo. Jak lewica, jak młoda lewica z PSL, a to jest partia razem na tą spuściznę albo dziedzictwo PRL-u patrzy, Helena. Nie, no to ja bym zdecydowanie nie nazwała nas jakimiś kontynuatorami. Tak jak zastanawiam się teraz, jak z moimi rówieśnikami i rówieśnicami rozmawiamy o PRL-u, to jakiś ostatni wątek, który się powtarzał, to jest jakby jedna rzecz, której możemy trochę pozazdrościć, czyli budowy mieszkań. I to jest strasznie smutne, że można było się wtedy doczekać mieszkania, a ja w zasadzie jak myślę o mojej sytuacji mieszkaniowej, no to może to będzie wieczny wynajem, bo albo załatwić sobie coś własnego to już jest teraz coraz mniej realne. Więc myślę, że jeśli patrzymy w przeszłość, no to przede wszystkim powinniśmy się zastanawiać, jakiej obecnej polityki właśnie powstydzilibyśmy się w zestawieniu z tym, jak można było rozwiązywać problemy wcześniej. Chociaż wcześniej były inne możliwości, ale to do prostego pytania przejdę. Te kwiaty 29 lipca, to data śmierci Edwarda Gierka. Z kwiatami na grób Gierka byś poszła, czy nie? Nie zdarzyło mi się, nie planowałam też. Jeśli chodzi o różne obchody, to jest parę postaci historycznych, które zdarza mi się właśnie wspominać, przynosząc wieńce. Z takich dużo mniej znanych, a myślę, że bardzo warto by było, to jest zwyczaj, który sobie stworzyliśmy w partii razem, żeby na wszystkich świętych składać kwiaty na grobach pierwszych polskich posłanek. Większość z nich właśnie leży na Powązkach. Nawet posełek chyba, taka forma była w międzywojniu, pierwsze sześć. Historyczna forma posełki. Tak jest. Więc myślę właśnie, że jeśli gdzieś mogę teraz skierować wzrok w trakcie tej wypowiedzi, to wśród postaci, których nazwiska niestety w ogóle nie są rozpoznawalne. To prawda, te sześć kobiet, te sześć posełek gdzieś tam w ogóle pierwszej kadencji Sejmu zniknęło z naszej pamięci, a szkoda, jest dobra książka wydana przez Wydawnictwo Sejmowe, zresztą, która opisuje historię każdej z tych postaci historycznych z tych sześciu posełek. To Jakub, skoro tak lewicę przepytuję, to jeszcze na ciebie o tego Edwarda Gierka zaczepię, bo czy jest u was wśród młodych lewicowców taka potrzeba wyboru, że albo Puszak, albo Gierek i że tutaj tych dwóch postaci raczej sygnalizować się nie da. Jak ty uważasz? Każdy członek PPS-u na pewno zawsze wybierze Puszaka na pierwszym miejscu. Zresztą on był dowódcą wojsk powstańczych PPS, OWPPS w czasie Powstania Warszawskiego. Natomiast to, co mówiła Helena na temat mieszkalnictwa, jak i również inne dokonania władz PRL-u, no prędzej czy później, czy tego chcemy, czy nie, można by powiedzieć historycznie, wyjdą na jaw, bo na razie są trochę przykryte taką debatą polityczną, która cały czas powiedzmy tli się wokół PRL-u. No ale prędzej czy później spojrzymy na to, zobaczymy. Wtedy mieszkania były powszechnie dostępne, komunalne i spółdzielcze, a dlaczego teraz nie? Okej, ale to tak samo można patrzeć na Stalina. Koszty były olbrzymie, no ale to wybudował, tamto wybudował. Tylko jeszcze skończę z Jakubem, to jest bardzo, bardzo, bardzo w sumie dla mnie ciekawe, też jako dla historyka. Czy ja wiem, że Stalin to jest straszny, to jest taki argument jak ad Hitlerum. Ja to rozumiem, ale wiesz, koszty są olbrzymie i coś się zbudowało. Pytanie, czy warto było, tak? To jest moje pytanie. Pytanie, czy warto było i bo to się działo jakimś kosztem, tak? To się działo kosztem wolności obywatelskiej, wolności prasy, wolności politycznych, tak? To jakby coś ale za to zapłacić. Ale teraz nie musimy tego robić właśnie kosztem wolności, tak? Jeśli szukamy środków, no to chodzi nam o środki finansowe i te środki możemy wziąć na przykład z nadzwyczajnych zysków sektora paliwowego i sektora bankowego. W sensie nie musimy teraz rozważać, czy tworzenie dostępnych mieszkań komunalnych, mieszkań z jakimś tanim czynszem, żeby ludzie nie musieli tam mieszkać z rodzicami, musi iść w parze z opresyjnym państwem. Wcale nie musi. Helena jest pragmatyczna, że zaraz do mieszkań wrócimy, to jest w badaniu prawa i sprawiedliwości, ale chciałem z tej dość unikalnej wiedzy Jakuba skorzystać, bo jednak na historii się znasz i to jest jednak bardzo fajne. Można porozmawiać, że to myślę, że nie to, że wyróżniam, ale tą lewicową rozmowę chciałbym dokończyć, że
że jednak były ofiary, tak? Jest jakiś bilans zysków i strat. I że dla ciebie ten bilans zysków i strat PRL jest dodatni czy ujemny? Myślę, że dyskusja, która się wywiąże, to będzie właśnie ta dyskusja, o której mówisz. Jak opadnie, powiedzmy, kurz bieżącej polityki i zaczniemy patrzeć na sprawę obiektywnie pod względem tego, czy mieszkalnictwo PRL-u nie było skuteczniejsze, czy może więcej spółdzielczości nie byłoby dla nas korzystne. No, natomiast tutaj porównywanie tego do Stalina jest, ja rozumiem, no, ale wielki projekt był, tylko koszty były olbrzymie. Tutaj też był duży projekt, no, ale też kosztem jakości życia społeczeństwa, które było, jakie było, no i brakiem wolności, podstawowych wolności obywatelskich. No to też byśmy się nie zgodzili, no bo byśmy się nie spotykali w PRL-u w takim gronie. Tak, taka dyskusja w PRL-u byłaby niemożliwa. To jest plus. No dobrze, przepytałem lewicę w drugiej części, bardziej będę przepytywał prawicę, bo będziemy rozmawiać o Centralnym Porcie Komunikacyjnym, temacie, który aktualnie wielu Polaków bulwersuje i być może będzie najważniejszym, czy jednym z najważniejszych tematów kampanii wyborczej, bo jest bardzo mocno przez opozycję podnoszony. Zobaczymy, co to myślało. Tu stawiamy kropkę, za chwilę część druga. Chciałem.